chciałam wam powiedzieć o tym, dlaczego nie wszystkie propozycje biznesowe ja biorę pod uwagę. I czym się kieruję w wyborze biznesu? Przede wszystkim kieruję się w tym, czy ten biznes jest wypłacalny, czy jest rentowny, kto go reprezentuje, jaka to jest firma, ile jest na rynku, jakie mają doświadczenie. Dlatego, że ostatnimi czasy zgłasza się do mnie sporo firm, ostatnimi czasy, to znaczy w ciągu tego roku, w ciągu 2019 roku, miałam wiele propozycji i sporo osób, że tak powiem, znalazło mnie na YouTubie moim, bo ja dużo nagrywam. No i tak od słowa do słowa, ja mówię, że zajmuję się tym i tym, a ta osoba mi odpisuje, że wiem. Ja mówię, ale skąd wiesz? A, bo ja tam widziałam cię na YouTubie i tak dalej, nagrywasz na YouTube, tam dużo mówisz o biznesie. Widzę, że jesteś świadomą osobą, masz dużą wiedzę z zakresu finansów, biznesu. No i wiecie, gadka szmatka. Wiadomo, że chciał zbudować z nią relacje, marketing i tak dalej. Aczkolwiek to była osoba, która proponowała mi inwestowanie w nieruchomości, ale opartego o blockchaina, czyli związane z bitcoinem, z blockchainem, ogólnie kryptowalut, tak? Ale głównie oni skupiali się właśnie na blockchainie. No i umówiliśmy się na rozmowę telefoniczną i tak dalej, ale ja odrzuciłam tą propozycję. Dlaczego? Dlatego, że nie podobało mi się tam to. Ja lubię jak już co miesiąc przychód, jak co miesiąc jest, powiedzmy, dochód pasywny. Ale to nie jest tak, że ja wpłacam i później nic nie robię i czekam na hajs. Nie, bo sporo takich ostatnio projektów w internecie upadło, że wpłacało się hajs, i po prostu się czekało, tam rosły procenty, paczki, nie paczki i tak dalej. Sporo właśnie tych biznesów padło. Więc no. I sporo moich znajomych właśnie się zawiodło. Albo po prostu niektórzy wrócili na etaty, albo otworzyli własne biznesy. Ja właśnie jestem w trakcie budowania czegoś swojego. Także działam w jednym biznesie, w programie partnerskim. Kto mnie ogląda, ten wie. Oprócz tego rozwijam jeszcze dwa swoje biznesy. Są w trakcie realizacji, one są dosyć pracochłonne, też cały czas mam wiedzę z zakresu tych dziedzin, także pracowicie u mnie jest. Ale co wam chciałam przekazać? Odrzuciłam ten projekt, dlatego że tam mi się nie podobało to, że dostawałam tam pieniądze tylko dwa razy w roku. Czyli tam była chyba inwestycja $500 chyba. Moment. Tak, 2000 zł. No i dostawałabym tam chyba raz dywidendę, chyba raz w roku. I to mi się właśnie nie podobało. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa było to, że nie podobało mi się to, że po prostu ja mówiłam, że muszę to przemyśleć i tak dalej. Wiadomo, trzeba dać komuś się zastanowić i tak dalej. Nie podobało mi się to, że tak naciskał, że kompletnie nie dał mi się zastanowić, tak? Wiadomo, próbował zbijać moje obiekcje i tak dalej, próbował mnie przekonać, ale nie podobało mi się to, że ja powiedziałam, że nie jestem zainteresowana, po czym on później próbował znowu kontaktu. Ja już kategorycznie i zdecydowanym tonem powiedziałam, że odrzucam tę propozycję. Tam wyjaśniłam mu dlaczego, podałam argumenty, bo chciałam być fair. No ale nie podobało mi się to, że próbował później dzwonić, tak niby pod pretekstem niby tego, żeby spytać się, jak się czuję. No. Także odrzuciłam tą propozycję, po prostu też nie czułam tego projektu, tak? Bo to też musi być takie flow, że tak powiem. Musisz czuć, że się w tym odnajdziesz, że to jest to. Jakby to się czuje, według mnie moja intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. No, to był pierwszy projekt. Kolejne projekty to właśnie też były jakieś takie... Nie, z tego co pamiętam, w 2019 roku to był właśnie jeden z projektów, to był właśnie... Ta osoba właśnie trafiła do mnie z YouTube'a, znalazłam. W ogóle to był właściciel tej firmy, się okazało. Właściciel tego projektu i szukał osób właśnie nowych, takich, które mają doświadczenie w marketingu, które już długo w tym są i tak dalej. I on uznał, że jak ja tutaj jestem w programie partnerskim i mam doświadczenie w polecaniu, budowaniu zespołu i tak dalej, więc stwierdził, że do mnie podbije, że do mnie napisze. Aczkolwiek ta oferta mnie nie zainteresowała, po prostu nie czułam jej. No, to tyle, trzymajcie się, hej.